No to co? Najważniejszym wydarzeniem miało być wybranie Donalda Tuska na premiera państwa polskiego, prawda? No miało, ale strażak Brown stwierdził, że nie je. To wszystko będzie o nim, jednak on przejmie show. Dlatego w tym filmie, poza porozmawianiem sobie o kwestii expose, nowego rządu, powołania tego rządu i tak dalej, czyli tych ważnych sprawach, o których planowaliśmy mówić w tym odcinku, zaczniemy od opowiedzenia o tym, jak to jeden człowiek stwierdził, że zacznie bawić się gaśnicą pożarową, przerywając uroczystość zapalenia menory. No będzie śmiesznie, bo co mamy z tym zrobić? Będzie absurdalnie, no bo cała sytuacja jest taka, ale też będzie chwila na poważnie, będzie chwila real talku na temat tego, co się wydarzyło, więc bez zbędnego przedłużania zostawcie lajka, zostawcie suba, tam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasze filmy. I lećmy do tego materiału, którego nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będziemy go robić. Jeszcze słychać dzwonka dźwięk, strażak sam na miejsce mknie. Migiem wkłada płaszcz i kask, zawsze wszędzie jest na czas. Bo musicie wiedzieć, że kiedy obudziłem się rano i mówię to całkowicie na poważnie, na początku budząc się byłem przekonany, że to mi się śniło, bo jakby nie byłem w stanie uwierzyć, że to co się stało się naprawdę. Bo spójrzmy na to przez chwilę z mojej osobistej perspektywy. Człowieka, który wczoraj, jak od dawna zresztą, oglądał całe te obrady Sejmu, no i tam słucha tych pytań, które trwają godzinę, o tym zaraz, aż godziny, o tym porozmawiam przy Donaldzie Tusku, no ale słuchacie sobie tego, robicie coś na komputerze, no bo nie będziecie patrzeć, jak przez x godzin zadają te pytania, które są bez sensu, no i słuchacie tego i nagle słyszycie, że ktoś wychodzi i mówi, że chce wykluczenia Grzegorza Brauna z obrad i w ogóle z posiedzenia Sejmu, no bo Grzegorz Braun zgasił menorę gaśnicą. Doszło do ataku polegającego na zgaszeniu świec hanukowych przy użyciu gaśnicy przez tego oto ekstremistę, co jest bezpośrednią napaścią na akt religijny. No i macie takie, co? O co w ogóle chodzi? Wydaje się, że Bosak, który był akurat wtedy marszałkiem, co jeszcze bardziej dodaje memiczność do tego wszystkiego, miał podobne przemyślenie. Kiedy Grzegorz Braun wyskakuje z okrzykami, że on chce sprostowania, on chce wytłumaczyć, Bosak mówi, no dobra, o co chodzi? No, dobra, tłumacz się. Grzegorz Braun wychodzi, robi jakieś absolutnie odklejone kolejne przemówienie, tylko tym bardziej już naprawdę całkowicie odklejone. Kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego triumfalizmu. Ja w tym czasie siedzę i myślę, ale co się w ogóle dzieje? Zaczynam już sprawdzać Twittera. W ogóle jest jakaś... On kończy, nagle pojawia się Hołownia, mówi do Bosaka, że ja teraz prowadzę obrady. Bosak bez słowa w ogóle odchodzi, ewidentnie mając takie, dobra, co się dzieje, ja nie chcę tu być. Jakby dzieją się jakieś rzeczy, Hołownia zaczyna coś mówić, są jakieś przerwy, okazuje się, że Braun faktycznie będzie wykluczony z obrad, do tego dostaje maksymalną możliwą karę, jaką tylko prezydium Sejmu może nałożyć, czyli odebranie połowy uposażenia na 3 miesiące i 6-miesięczne odebranie diety poselskiej, co nam się składa na jakieś 43 tysiące złotych brutto, więc całkiem sporo pieniędzy. No a poza tym będą wnioski do prokuratury o to, że przerwał uroczystości religijne, wnioski o to, że jakby tam jakieś, wiecie, no kwestie naruszenia nietykalności cielesnej, tak to czytamy, no bo faktycznie gasząc tą gaśnicą te świeczki, to jeszcze postanowisz, że jakiejś pani będzie tym dawał po twarzy, bo ona mówi nie wolno, a Grzegorz Braun uważa, że wolno. Dzieją się jakieś takie rzeczy, tak my to obserwujemy, trochę nie wiemy, co się dzieje, jesteśmy lekko zaszokowani. Lekko to jest lekkie słowo, bardzo lekkie słowo w tej sytuacji. No ale ogólnie jakiś hardcore, nie? Do tego wszystkiego szybko wpada wniosek o odwołanie Bosaka z prezydium Sejmu, z jednej strony pewnie za to, że dał mu głos w ogóle, ale nawet jeśli to był szczery błąd, to potem Bosak wstrzymał się w głosowaniu nad, prawda, no, zawieszeniem Brauna i tak dalej, więc no wydaje się, że faktycznie ten wniosek jest całkiem nawet uzasadniony. Będziemy także wnioskować o wniosek o wykluczenie z prezydium Sejmu pana wicemarszałka Bosaka. Głosowaliśmy przeciwko tej kandydaturze i jesteśmy przeciwko tej kandydaturze, bo pan sobie, panie marszałku, nie poradził z prowadzeniem obrad, musiał je przejąć pan marszałek Hołownia. Będziemy składać ten wniosek, dziękuję. I ten wniosek raczej w ogóle przejdzie, bo nawet pisma podobno, według Sasina przynajmniej, taki vibe, że no się przychylają do tej wizji, oczywiście oni z tego wyciągają też inne rzeczy, o tym zaraz, więc jeszcze to się stanie. Do tego wszystkiego Fogiel zgarnia od Hołowni gdzieś tam wniosek o to, żeby go ukarać przez Komisję Etyki Poselskiej, bo jakby porównuje, czy zarzuca Hołowni w jakim stopniu to, że to się wszystko wydarzyło, jak zresztą potem wszystkie osoby z PiS-u. No ale to akurat Fogiel na twarz dostał tą informacją od Hołowni, więc zobaczymy. Panie pośle, za obarczanie mnie odpowiedzialnością czy współodpowiedzialnością za ten antysemicki wybryk spotka pana wniosek z mojej strony do Komisji Etyki Poselskiej. Natomiast, nie drodzy państwo, są pewne granice.
Chaos, czysty chaos. A w tym samym czasie, kiedy to wszystko się dzieje w Sejmie, to Grzegorz Braun bez żadnej skruchy w ogóle wychodzi z tego Sejmu. Zero myślenia o tym, że no, może troszeczkę przesadziłem tym razem. Zero w ogóle takich myśli. Kłóci się ze wszystkimi wychodząc, kłóci się z absolutnie każdym i tłumaczy, że on ma rację, bo to jest jakaś, bo judaizm jest jakąś taką, jak on to powiedział, satanistyczną religią i Żydzi mówią, że są lepsi od innych. Do tego wszystkiego jakby jeszcze... Pomijając to, jakieś zbiórki się zakładają na cel wsparcia Brauna. Jakaś zbiórka powstaje, szybko zdobywa dużo pieniędzy, ale spada, więc powstaje druga założona przez fundację Brauna. Więc Braun jeszcze z tego wszystkiego chce zgarnąć pitos, w sensie... No mocne, mocne. Więc imba, która się wydarzyła, była tak absurdalna, że na początku trochę nie wiedzieliśmy, co o niej powiedzieć. No ale zaczęliśmy trochę myśleć, dyskutować. I wychodzi nam na to, że wiecie, no w sensie też czytając opinie w internecie, faktycznie przychylamy się coraz bardziej do stwierdzenia, że to nie jest do końca tak, że Braunowi można powiedzieć, że o, Braun się odlepił w całości i robi takie rzeczy. Tak, to jest fakt, nie? Ale chodzi o to, że to chyba była zaplanowana akcja. No bo wiecie, Braun co? No przechodził sobie obok tej menory i spojrzał i o, świeczki. I mam plan. I zanim w ogóle zdążył się zorientować, to już trzymał w ręku gaśnicę i po prostu gasił te świeczki, jeszcze strzelał po ludziach. Jakby tym proszkiem. W sensie, ta menora jest zapalana w Sejmie od 17 lat. Braun nie jest na swojej pierwszej kadencji. On obok tej menory faktycznie musiał przechodzić już dziesiątki razy, może setki razy. I dziwnym trafem wybrał, że zacznie ją gasić za pomocą gaśnicy pełnej sali ludzi. Tylko w sytuacji, kiedy akurat dziwnym trafem mamy rekordową oglądalność Sejmu, jest powoływany nowy rząd, czyli dzieją się bardzo duże i ważne rzeczy. I akurat wtedy stwierdził, że to jest moment, żeby użyć gaśnicy do, prawda, stopowania tego ognia, który jest zapalany na świeczkach i nie wiadomo, co się z nim stanie, prawda, no może się rozprzestrzenić. On nawet nie udawał, że to było zagrożenie pożarowe. Spodziewalibyśmy się tego po polityku, żeby krzyczał, to jest zagrożenie pożarowe. Nie, on jakby wprost powiedział, że przerywa to uroczystość, bo tak, bo to jest satanizm. Grzegorz Braun po prostu musiał aktywnie uznać, że to jest dobry pomysł, żeby zyskać atencję społeczeństwa. Więc imba jest naprawdę absurdalna. Grzegorz Braun straci immunitet, tu w ogóle nie ma mowy, że nie straci. Sam Sejm w ogóle składa ten wniosek do prokuratury, na pewno go straci. Ludzie dyskutują tylko o tym, dlaczego go Straż Marszałkowska nie zatrzymała, bo immunitet cię chroni. Ale jak jesteś na gorącym uczynku i prawda, hehe, wiadomo, nie, bo na gorącym uczynku, bo gasił ogień, śmieszne, ale. No jakby był na gorącym uczynku. Czy Bosak straci prezydium? Wydaje nam się, że tak. Wydaje nam się, że okej, kurz opada, prawda? Pył opada, ale jednak mimo wszystko to się stanie. Konfederacja jest maksymalnie wkurzona, bo ich cały plan na ten Sejm to było pokazywanie się jako merytoryczna opozycja, która ora rząd, ale też nie zgadza się z PiS-em, która wiecie, jest taka dane, informacje, jesteśmy konkretni, jesteśmy jakościową opozycją, jesteśmy inni od wszystkich, a okazuje się, że są inni od wszystkich, bo Grzegorz Braun robi właśnie to. Psuje całe wrażenie, które starali się wywrzeć. Do tego wszystkiego są w skomplikowanej sytuacji. Bo Grzegorz Braun posiada 4 swoich ludzi wewnątrz klubu Konfederacja, a ludzi w Konfederacji jest 18. No oczywiście w Sejmie. I jak chcecie mieć klub poselski, to potrzebujecie 15 osób, a klub poselski daje wam pewne, no, przywileje. Macie dłuższe czasy na przemówienie, macie swojego marszałka, nawet jeśli nie Bosaka za chwilę, no to może innego. To są pewne przywileje, które dostajecie. I jeśli im zabraknie tej jednej osoby, to będą musieli stać się kołem i stają się de facto taką partią trochę jak na przykład, no nie wiem, Kukiz 15, tak? Który jest też kołem w tym wypadku. Więc ewidentnie jest całkiem spory problem. Rzeczniczka Konfederacji mówi, no tak, na najbliższym posiedzeniu partii będziemy się zastanawiać. Na razie oczywiście Konfederacja tylko wyda jakieś tam potępienie dla czynów Grzegorza Brauna. Ta pani z Konfederacji w ogóle mówi rzeczy w stylu, no tak, no on był artystą, więc to taki happening, więc to my się nie zgadzamy, ale to happening. Jakby jest to jakaś prawda narracja, no jakby nie miała łatwej pracy, też trzeba przyznać, aczkolwiek biorąc pracę bycia rzecznikiem Konfederacji, kiedy znajduje się w niej Grzegorz Braun, no to wszyscy wiemy, że to nie jest łatwa praca, mamy nadzieję, że chociaż dobrze zarabia. I w tym wszystkim bawi nas to, że o ile Konfederacji absolutnie można wytykać to, że no braliście takich ludzi na listy, więc czego się spodziewaliście, o tyle przyznamy, że konkretnie takiej sytuacji to mieli prawo się nie spodziewać, bo chyba nikt się nie spodziewał. W sensie to nie sprawia, że to nie jest ich wina, absolutnie, ale... No nie wiem, my się też nie spodziewaliśmy. W ostatnim podcaście mówiliśmy o tym, że Braun coś odwali. Dosłownie mówiliśmy to w ostatnim podcaście, który był parę dni temu. Ale nie zakładaliśmy czegoś takiego. Nie zakładaliśmy, że Grzegorz Braun wejdzie z gaśnicą do Sejmu i zacznie strzelać po ludziach. W sensie, no nie, nikt się tego nie spodziewał. Więc Konfederacja absolutnie straciła wszystko, na co pracowała w tej kadencji jak na razie. PiS z tego wszystkiego wyciąga w ogóle 3 narracje, tak, bo tak zaczął. Pierwsza narracja jest taka, że za Witek tak nie było i Witek by ogarnęła i Witek, nie wiem, prawdopodobnie by własnym ciałem zasłoniła jakby wszystkich zgromadzonych i otoczyła Brauna sama. Nie wiem, ciężko powiedzieć. No ale że Witek jakby była poważna i takie rzeczy się nie działa. A teraz jest Hołownia, który robi show i robi cyrk, więc Grzegorz Braun tutaj poczuł, że może, prawda, dostał takie przyzwolenie. Nie jesteśmy pewni, ale okej, załóżmy, że to jest narracja PiSu, okej. Druga sprawa to, że no, opozycja też atakowała kościoły i że to jest jakby to samo, więc opozycja jest hipokrytami w tym wszystkim. To jest druga narracja, która jest wyciągana. Mówiłem też o tym, że sami się śmialiście, jak Braun obrażał naszych, a teraz patrzcie, więc to wybiliście mu brawo, to jest wasza wina. A do tego wszystkiego mamy jeszcze imbę związaną z tym, że patrzcie, Bosak
Kaczak, który jest reprezentantem klubu, który robi takie rzeczy, ma swojego przedstawiciela w prezydium, a my nie mamy, bo nam nie pozwoliliście, więc jakby PiS strasznie próbuje ograć tą aferę ze wszystkich stron. I ogólnie jest w siódmym niebie, bo to prawda przykryło trochę te wybory premiera Donalda Tuska, tylko chyba nie wiedzą o tym, że nikt ich nie widzi, jakby nikt nie słyszy tych narracji, bo wszyscy mają proszek z gaśnicy w uszach i nie są absolutnie skupieni na niczym innym, niż tylko na Braunie, który jakby jest cały biały i robi takie rzeczy, w sensie i są śmieszne zdjęcia z niego. Więc naprawdę, no była to rzecz niesamowita, była to rzecz trochę straszna, że to się wydarzyło. Nie powinno mieć to miejsca, bo nie powinno mieć to miejsca, nie oszukujmy się. Nawet jakby śmieszne rzeczy śmiesznymi rzeczami, to już była przeginka tak gruba, że nie da się tego w ogóle w jakikolwiek sposób bronić. Jednocześnie, no co, Konfa na tym traci, PiS próbuje na tym zyskać, czy się uda, trochę nie wiemy. Będą próbować, o tym mówią teraz już od rana tak naprawdę cały czas, mówili już wczoraj, że właśnie to wina Hołowni i tak dalej. Będą w ogóle wznosili wniosek o to, żeby odwołać Hołownię z funkcji marszałka Sejmu. Nie sądzimy, że to się uda, więc wszyscy fanatycy Hołowni, spokojnie, spokojnie, Hołownia dalej będzie zarządzał obradami. No ale gdzieś tam PiS próbuje na tym jakkolwiek grać. Opozycja jest trochę w pozycji z kategorii: co się stało? Co my mamy z tym zrobić? W sensie, my chcieliśmy mieć tutaj swój rząd i pokazać, że jesteśmy fajni. Co teraz? No ale właśnie, przechodząc do drugiej rzeczy, która powinna być obiektywnie ważniejsza, ale nie jest. O Boże Święty, co to było? Co my musieliśmy nagrać przed chwilą? No, dobra, Tusk. Więc wczoraj, jeśli ktoś jeszcze w ogóle pamięta, miało być powołanie Rady Ministrów, prawda? No więc Donald Tusk wyszedł i wygłaszał swoje expose. Expose Tuska było bardzo nieprecyzyjne, bardzo okrągłe, bardzo dookoła. I okej, powiedział tam jakieś rzeczy w stylu, no nie wiem, że będzie bon senioralny, że nie będzie wycinania drzew, a drewno będzie trafiało do polskich przedsiębiorców, a nie wyjeżdżało za granicę i tak dalej, i tak dalej. Było parę rzeczy, było też parę rzeczy mówionych w trakcie, kiedy byli pokazywani, czy reprezentowani konkretni ministrowie, aczkolwiek jak byli prezentowani konkretni ministrowie, to też było tak, że Donald Tusk, nie wiem, jakby mówił o Domańskim, tak, i o Ministerstwie Finansów, no to narracja była mniej więcej taka, że no spokojnie, pieniądze są i będą i będzie starczało na wszystko, co najważniejsze, zrobimy te podwyżki dla nauczycieli i dla budżetówki, bo to było taki w sumie ważna zapowiedź, którą faktycznie dali, to od 1 stycznia, ale też będziemy dbać o to, żeby budżet nie był nadszarpywany i będzie dobrze zarządzany, prawda, więc z jednej strony będziemy dawać pieniądze, z drugiej budżet będzie w idealnym stanie. No i nie wiem, potem było, nie wiem, coś o bezpieczeństwie, tak, no to bezpieczeństwo jest takie, że jest super, będziemy bronić całej Europy, będziemy, wiecie, w NATO i tak dalej, będziemy bronić swoich granic, ale będziemy przestrzegać praw człowieka. Po prostu robił takie expose, w którym próbował zadowolić wszystkich naraz, obiecał mało konkretów, jednocześnie mamy wrażenie, że w którymś momencie jakby powiedział coś w stylu, że my mam przecież swoje 100 konkretów, więc nawet nie będę tego powtarzał, my je po prostu zrealizujemy, tak samo jak programy innych partii, w ogóle po coś nad tym rozwodzić, taki był trochę przekaz tej wypowiedzi, więc no w sumie warto by było. To działa tak, że nie zrealizujecie wszystkiego z każdego programu, bo niektóre z tych rzeczy się wykluczają albo są innymi rozwiązaniami tych samych problemów, więc jakby można było jakoś nawiązać do tego, ale nie, po co? Więc było bardzo okrąglutko, nawet na poziomie tego, że z jednej strony mieliśmy vibe bardzo mocnych rozliczeń PiS-u i o tym było mówione, a z drugiej mieliśmy jakieś takie próby pogodzenia narodowego i mówienia o tym, że musimy wszyscy spotkać, lubić, żeby było fajnie. To też się trochę nie zgrywało, no bo nie oszukujmy się. Więc wyszło na to, że tak naprawdę nie ma za bardzo co analizować w tym expose per se, bo mało co tam padło takich konkretnych, faktycznych, mięsistych rzeczy. No taka najbardziej mięsista to było to, że wymyślono nazwę dla tej, prawda, nowej rządzącej koalicji, bo już nie opozycji, tak? W sensie potrzebna była jakaś nazwa faktycznie, żeby ludzie przestali nazywać nowy rząd opozycją odruchową. My też mieliśmy z tym problem w ten sposób. Więc na to wymyślił nazwę, będzie to koalicja 15 października. Nazwa może nawet niezła na początek, ale szybko chyba trochę wyblaknie. Będzie mniej taka, wiecie, mocna, jak zaraz po wygraniu wyborów, więc okej, okay, no ale jest to koalicja 15 października. Donald tu zrobił te swoje rzeczy, nie? No i potem wyszły komentarze innych klubów. No i zaczął PiS, Błaszczak zaczął znowu, więc Błaszczak ewidentnie będzie kreowany w tej kadencji na takiego kontrę do premiera, będzie takim pewnie potencjalnie przygotowywanym człowiekiem na przyszłe bycie premierem w rządzie PiSu. Błaszczak znowu wyszedł, znowu zrobił nawet niezłe przemówienie, znowu nawet wydawało się, że ma trochę charyzmy, więc całkiem imponujące. Bo w ostatnim filmie tłumaczyliśmy, że normalnie to nie miał nigdy żadnej charyzmy, ale teraz zaczyna mieć, więc spoko, te kartki i przygotowania ewidentnie mu pomagają. No ale pomijając to wszystko, to Błaszczak w ogóle, wiecie, tak, wiecie, zaatakował fakt, że Donald Tusk w swoim expose, co jest prawdą, zrobił to, cytował list człowieka, który podpalił się w Warszawie w ramach protestu przed rządami PiSu. Błaszczak tak powiedział, że no to jest skandal, żeby cytować takie rzeczy, że to jest romantyzowanie tego wszystkiego, że tak nie wolno, to nie godzi po prostu i to jest skandal. Po czym zacytował list, nie powinienem się śmiać, przepraszam, ale po czym zacytował inny samobójczy list w bardzo podobnych okolicznościach, tylko robiony przeciwko Tuskowi akurat wtedy, kiedy on miał miejsce, więc trochę wyszedł na zero, mam wrażenie. To nie jest śmieszne oczywiście, bo tematyka jest bardzo ciężka i poważna, ale to było dosyć jednak takie: Donaldzie Tusku, tak nie wolno, to jest skandal. I my mamy w głowach takie, no faktycznie, może nie powinno się tego cytować i tak dalej, po czym Błaszczak mówi, bo w liście, który był inny od innej osoby, która to zrobiła, to, więc jakby czajcie, nie? W sensie, no dziwne to było, dziwne było. Ale poza tym gdzieś tam faktycznie merytorycznie próbował Donalda Tuska tam atakować, więc spoko. Inne partie ogólnie miały atmosferę taką, że po prostu chwaliły się tym, kogo ze swoich wprowadzają do tego rządu, jaki jest ich udział, no i próbowały też trochę zyskiwać swoich punktów, dosyć oczywiste, spodziewane, więc jakby spoko, to nie jest żadne zaskoczenie. No i Konfederacja, Bosak, który próbował tak bardzo merytorycznie i mocno wyjaśniać,
oceniać ten rząd, pokazywał, że oni nie są ani za PiS-em, ani za PO, że dobra, no to jest złe, no tutaj liczymy, że się panu uda, w takiej takiej sprawie może pan na nas liczyć, ale w takiej się nie ten, w takiej to jest złe, więc jak pan podejdzie do tego? To taka bardzo merytoryczna, wiecie, właśnie z liczbami i tak dalej wypowiedź, która absolutnie nie ma żadnego znaczenia, bo ten Braun postanowił strzelać gaśnicą do wywalenia tak naprawdę, no ale starali się. No i tak naprawdę to było tyle, po czym był czas na zadawanie, prawda, pytań. Pytań zgłoszono 250. Przedwczoraj mieliśmy jakieś 100 pytań, które zajęło 10 tysięcy godzin. Wczoraj trzeba było zrobić 250 ponad pytań, żeby zrobić to przez x więcej tysięcy godzin, prawda? Dałoby się to pomnożyć, ale mi się nie chce. Już liczyliśmy, ile Braun straci, więc za dużo matematyki na dzisiaj. W każdym razie był to dramat. I to absurdalny dramat, przy którym człowiek siedział i chciał po prostu zasnąć, bo te pytania nie miały żadnego znaczenia. Znaczy, niektóre były konkretne, niektóre były dobre, inne były złe. Dramat całkowity. No, potem wydarzyła się imba gaśnicowa, prawda? Więc jakby ludzie z PO i ogólnie tej opozycji, koalicji 15 października, musimy się teraz, wiecie, starać nowo to nazywać, się wycofali z pytań, żeby PiS zdążył, bo PiS chciał robić przerwę w obradach. No, Czarnek bardzo dużo o tym mówił, że chce właśnie przerwy w obradach, no więc ci się wycofali, mówiąc, dobra, to tylko PiS. I ja myślę, o Boże, święty, dobrze, to czyli jakby do brzegu. Po czym padło zdanie, którego nie zapomnę, czyli o, no tak, no to wycofali się właśnie ludzie z PO, więc teraz spokojnie, tylko PiS daje pytania, mamy 90 coś pytań. No szło to jak krew z nosa, to był dramat całkowity. Te pytania, jakby wiecie, w sensie to były lepsze, były gorsze, trochę bez znaczenia, nie? W sensie, bo wszyscy zaczęli nawiązywać potem tego Brauna, by mówić to samo, już dosłownie to samo. Naprawdę człowiek zasypia i wychodzi Donald Tusk w końcu, nie? W końcu się kończy i wychodzi Donald Tusk i myślisz, Boże święty, teraz Donald Tusk będzie odpowiadał przez 10 godzin na te pytania, bo Donald Tusk obiecał, że odpowie na wszystkie pytania, co bardzo często cytowali ludzie z PiSu. Donald Tusk wychodzi i mówi, dużo tych pytań, jest późno, to zróbmy tak, że ja po prostu wam odpowiem na piśmie, co? I wszyscy z PiSu, co? Chwila, jak to? A miałeś odpowiedzieć? No tak, odpowiem wam na piśmie, do następnego spotkania odpowiem wam na piśmie. Podejrzewamy, że w tym czasie wszyscy starzyści z Platformy Obywatelskiej po prostu zrobili się biali, bo wiedzieli, że to oni będą na koniec nie odpisywać. No ale Donald Tusk powiedział, że nie będziemy odpisywać, jeszcze skonsultujemy z ministrami, to będą takie poprawne, super odpowiedzi, wszystkie merytoryczne pytania doczekają się odpowiedzi, super sprawa. No więc ludzie z PiSu się wkurzyli, że właśnie przez 20 tysięcy godzin zadawali pytania i teraz Tusk na nie odpowie. Z jednej strony też byśmy się wkurzyli, z drugiej strony, no w tym momencie mieliśmy takie, Jezu, dziękuję pan Tusk, super, odpowiedz im na piśmie, jakby super, jakby skończmy to już, co, ja chcę iść spać. No i myśleliśmy, że to koniec i wtedy wychodzi przedstawiciel z PiSu i mówi, haha, bo ja znalazłem, że tutaj jakby w procedurze jest to, że pan musi odpowiedzieć na te pytania, więc proszę bardzo, proszę wrócić i odpowiadać na pytania, jak my chcemy. I on schodzi z mównicy, ale taki po prostu ucieszony na maksa i wtedy Hołownia mówi, pan sobie pan pomylił punkty. Naprawdę, pan pomylił, jakby to nie jesteśmy w tej procedurze, jesteśmy w innym artykule, ale jest ten drugi krok konstytucyjny, jakby, no tutaj w sumie nie ma nic o tym. I przeczytał całe punkty, faktycznie nic nie było. Przestrzegania regulaminu, 117 punkt. Tak, panie pośle, pomylił pan artykuły. Artykuł 117 dotyczy wotum zaufania wyrażonego Radzie Ministrów, a my jesteśmy w artykule 113, który bardzo precyzyjnie opisuje, jak wygląda powoływanie Rady Ministrów w drugim konstytucyjnym etapie i tam słowa, o których pan mówi, procedury, o których pan mówi, nie mają zastosowania. Przeczytam panu, żeby nie miał pan wątpliwości. No PiS dalej oczywiście mówił, że tak nie wolno, ale już jakby bez znaczenia przegłosowano nowy rząd, prawda? Dzisiaj już zaprzysiężony przez prezydenta, z czego mamy super zdjęcie, jak prezydent Andrzej Duda jest taki bardzo uśmiechnięty, się bardzo cieszy ewidentnie, że Donald Tusk wygrał. W każdym razie, no co, stało się to, potem jeszcze szybko przegłosowano komisję śledczą, skład komisji śledczej, która teraz będzie już faktycznie zaczyna obradować. Tam w ogóle 4 miejsca dostało aż PiS, więc całkiem sporo, spodziewaliśmy się, że jednak będzie mniej. PiS jakoś specjalnie protestował, więc wydaje się, że w ogóle dogadali się w tej kwestii i 4 osoby dla PiSu z 11-osobowego składu komisji, to jest wystarczająco, żeby no nie było tego vibe'u, że prawda te proporcje zostały zachwiane, bo jakoś nie słychać specjalnie protestów. Spoko, dogadali się w tej sprawie. Jeszcze było jakieś jedno głosowanie, jakieś rzeczy w stylu jakiejś tam elektronicznej skrzynki do dostarczania informacji, gdzie po prostu Sejm po raz któryś już z rzędu, czy któryś rok z rzędu przegłosowuje, że odłóżmy to na za rok, bo znowu się nie wyrobiliśmy. No i tam wszyscy wychodzili, mieli takie, tak, to jest ponad podziałami projekt, bo nikomu się nie chce. Po pierwsze, nikomu się już nie chce, jesteśmy wszyscy zmęczeni. Po drugie, no nie wyrobiliśmy się, dobra, trudno, przełóżmy to na za rok. Jakby wchodzi ta sama osoba i mówi dokładnie to samo, i wszyscy mówią to samo, i potem wychodzi ktoś z Konfederacji, kto zaczyna mówić przez całe 5 minut, Hołownia musi mu zabierać głos w ogóle, w sensie on nawet merytoryczne rzeczy mówiła ta osoba z Konfederacji, nie, spoko, tylko wszyscy już mieli dosyć całkowicie tego dnia. Konfederacja w ogóle, naprawdę, to trochę instynktu samozachowawczego, akurat tego dnia może to nie był wasz moment na wygłaszanie takich rzeczy, w sensie, co mu dzieje, żeby tak się trochę schować i żeby wszyscy o was zapomnieli. Straszne to było. Jak widzicie, mamy trochę dość polskiej polityki w tym momencie, ale oczywiście dzisiaj też dzieją się rzeczy, bo jest ta komisja i są inne rzeczy, więc spokojnie, następny film też będzie o tym, co się dzieje. Bo dzieją się rzeczy niesamowite, prawda? No Grzegorz Braun skrat show i jakby absolutnie potępiając, z drugiej strony niesamowite. Niesamowite. W ogóle wow.
Wow. Jeśli chcecie być na bieżąco z tymi rzeczami, zostawcie lajka, zostawcie suba. Nie wiem, jak możecie nie chcieć. To jest nasz inny film, serdecznie go polecamy. Nasz Instagram serdecznie go polecamy. Serdecznie zapraszamy naszego Patronite'a i co? No, staramy się starać dla was. Cześć. Wow.